prosto z powiatu białostockiego. Gośćmi Radia Yard są Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Roman Czepę, wicestarosta powiatu białostockiego. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. No, wspominamy raz jeszcze wybory samorządowe. W powiecie białostockim do zdobycia było 27 mandatów. Większość przypadła Prawu i Sprawiedliwości. Jak rozumiem, zarząd powiatu białostockiego pozostanie bez zmian. Tak, mamy tą przyjemność. W ogóle to chciałem podziękować naszym wyborcom, mieszkańcom powiatu białostockiego za te zaufanie, bo tak analizując te wybory, tak cieszymy się z tego wyniku, bo mamy 14 radnych Prawa i Sprawiedliwości, gdzie daje tą bezwzględną większość, ale oczywiście my mamy naszego koalicjanta, nasze Podlasie, z którym chcemy nadal współpracować. W związku z tym będzie 17 mandatów w koalicji. Prawdopodobnie jesteśmy też za tym, aby zarząd powiatu nadal funkcjonował w tej formule i z tymi osobami, które były, będą obecnie. No, cieszyć się, tak, że to takie uczciwe wybory. Za naszą pracę dostaliśmy uczciwe głosy. Ponad 24 tysiące głosów na Prawo i Sprawiedliwość. Piękny wynik. Wynik poprawiliśmy prawie o 4 tysiące głosów, z tego co pamiętam. Także no, wielka radość i takie też zaskoczenie, bo tak rozmawialiśmy kilka dni przed wyborami i tak liczyliśmy te głosy, czy będziemy mieli 17 radnych z koalicjantem, czy 19, i takie było niedowierzanie. I w końcu była taka konkluzja, poczekajmy do poniedziałku. Panie wicestarosto, zadowolony? Tego jeszcze nigdy nie było, żeby jedno grupowanie miało większość bezwzględną. To jest rzeczywiście moment historyczny. Bardzo byliśmy ciekawi. Tutaj przekomarzaliśmy się z panem starostą. Ja wiem, Janek, ty zawsze jesteś optymistą. To jest twoja siła także oczywiście, więc nie wierzę w twoje prognozy optymistyczne. Daj Boże, żeby tak się stało. No i stało się rzeczywiście. 14 na 27 14 mandatów, no to daje nam pewną swobodę. Ale pamiętajmy, że zawsze pracowaliśmy od 16 roku już w koalicji z naszym Podlasiem i będziemy pracować z naszym Podlasiem w koalicji, czyli będzie to taka no, duża rzeczywiście większość. Ja miałem takie poczucie, jak już doświadczony, bardzo doświadczony samorządowiec, że różnie to bywa, więc czasami jest tak, że zrobi się dużo, to nie zawsze jest widoczne. W tym wypadku zrobiliśmy wiele, ale jednak nakłada się na to też wielka polityka. Wiemy, jakie były wybory parlamentarne. Obawialiśmy się, że może to zagrać znowu polityka, a nie samorządność i to, co było w inwestycjach widoczne. No jednak tak odbieramy to. To jest taki duży mandat zaufania dla Prawa i Sprawiedliwości. Z panów perspektywy trudna była ta kampania? Znaczy, dla nas to była, można powiedzieć, kampania była codziennością, bo cały czas od początku kadencji w 2018 roku w listopadzie postawiliśmy na pracę na rzecz mieszkańców powiatu białostockiego. I to ta kampania wyborcza, chciałem też podziękować nawet dla tych komitetów, które inne startowały, bo była bardzo kulturalna. Nie było za wiele dewastacji banerów, nie było zrywania, nie było zakrywania. Powiem, że była o wiele kulturalniejsza niżeli parlamentarna, bo tam różne rzeczy się działo. No, oczywiście u pana wicestarosty tam w Łapach zdarzyły się incydenty, że jemu tam zamazywano. Miał takie hasło swoje, nie zawiodłem, to nie zostało zamalowane, zawiodłem, nie? Także, ale to były incydenty. Także kampania, można powiedzieć, była przez nas wypracowana i mówiliśmy o tym, co robimy tak naprawdę na co dzień w powiecie białostockim, myśląc o naszych mieszkańcach. No, cieszę się, że w tej kampanii obaliliśmy taki mit, że inwestycjami się nie wygrywa. Cieszę się właśnie dlatego, że zrobiliśmy dużo inwestycji i widać, dostaliśmy duże poparcie. Także inwestycjami, jeżeli się je pokaże na mieszkańców, jeżeli się informuje mieszkańców o tych inwestycjach, to się wygrywa. Ale jeżeli się robi tylko dla siebie, no to można ich nie wygrać wtedy. Wracając do kampanii, rzeczywiście postawiłem na taką kampanię bardzo szczerą, z takim jakby pytaniem, no zawiodłem czy nie zawiodłem w końcu, tak? Jako ten, no powiedzmy, lider tego okręgu Łapy Poświętne. No skoro mi zamalowują jacyś tam ludzie w nocy kilka banerów i to ja pytałem na Facebooku, no zawiodłem czy nie zawiodłem, prawda? No jeżeli dostałem 3150 głosów, to jest rekord województwa w ogóle. Pan starosta też dostał bardzo duży wynik. Tutaj to są rekordowe wyniki. 2400 to jest ogromny wynik przecież na Choroszy, który rośnie, ale jednak przekroczenie 3000. No to też odebrałem to, że to jest wyraz tego, że nie zawiodłem to przekonanie. Natomiast co do kampanii, wszyscy, tak jak powiedział pan starosta, prowadziliśmy
kampanię taką bardzo uczciwą, bardzo rzetelną, informacyjną przede wszystkim i absolutnie nieagresywną. Raczej to zdarzało się po drugiej stronie, no troszeczkę czasem w tych wpisach facebookowych, niestety anonimowych często, prawda, i tak dalej. Takich hejterskich, czyli z fikcyjnych kont, z naszej strony tego nie było. No i była taka też, taka mobilizacja w okręgach, co też było bardzo ważne. Tutaj już mówiliśmy kiedyś, że pan starosta ogromnie ten powiat zaczął pokazywać, on nie istniał. On w tej kadencji mocno zaistniał, ale też było o czym się chwalić. Tutaj bardzo pilnował też pan starosta tego, żebyśmy wszyscy też, jak drużyna, pokazali się, co robimy. Oczywiście też powiedzmy jasno, z wielką wdzięcznością wobec rządu, który dawał nam dużo pieniędzy, wobec marszałka, czy zarządu województwa i tak dalej, wobec pana wojewody. Wielu tych, którzy nas wspierali, bez ich pomocy nie byłoby to wszystko możliwe, ale no, jeżeli w drogach, mówiliśmy, zrobiliśmy 3 razy więcej dróg niż średnio w każdej z poprzednich kadencji. Dlatego rozbudowujemy starostwo, dlatego, że mieliśmy pieniądze na drogi, mogliśmy sobie pozwolić na rozbudowę szpitala i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście była kadencja, którą absolutnie można było i trzeba było się chwalić. To nie było chwalipięstwo, to było pokazanie tego, co rzeczywiście jest takim rekordem inwestycyjnym w historii powiatu. Trzeba teraz zacząć myśleć o przyszłości, a w związku z tym, jakie będą pierwsze decyzje nowego, starego zarządu. Kontynuacja rozwoju powiatu dynamiczna. No tak naprawdę zarząd powiatu oficjalnie już nowy będzie wybrany. Rada będą akty wyboru wręczone radnym 7 maja. No i myślę, że dalej będziemy kontynuować te inwestycje. Już my dzień po wyborach przekazaliśmy plac budowy na ulicy Niewodnickiej w Klepaczach do remontu. Także to jest, można powiedzieć, kontynuacja. Ta maszyna nasza inwestycyjna, maszyna taka pracy dla mieszkańców powiatu białostockiego, ona się nie zatrzymała, ona jeszcze się bardziej rozpędziła, no bo ten mandat zaufania, który dostaliśmy, to naprawdę jest duża taka odpowiedzialność, no to dla nas po prostu czujemy konieczność jeszcze większej pracy i determinacji dla mieszkańców powiatu białostockiego, no bo czujemy też wdzięczność, no, także to działa w dwie strony. Zostaliśmy przez ten wynik wyborczy pochwaleni, a no teraz będziemy musieli znowu się wykazać, żeby za 5 lat był jeszcze lepszy wynik. Bo tak naprawdę w tych wyborach to zagrała dobra nasza po prostu drużyna. Ja nas wszystkich kandydatów z naszej listy Prawa i Sprawiedliwości serdecznie za to dziękuję, bo wszyscy robili kampanię, wszyscy wychodzili do mieszkańców. I to, co będziemy robić, to właśnie z tych spotkań z mieszkańcami wynikał nasz program inwestycyjny. Po raz pierwszy robimy inwestycje drogowe z myślą o przyszłości, czyli dokumentacje, które nie idą na półki, nie są półkownikami, tylko mamy realne przekonanie, że je wykonamy, a nie tak jak przyszliśmy do rządów, do władzy w 18 i to były zdezaktualizowane dokumentacje, ale robi się przecież POZ w Czarnej Białostockiej, tutaj będzie zagospodarowanie terenu, bo wiemy, że mamy pieniądze na zagospodarowanie terenu właśnie przy szpitalu w Łapach, wiemy, są kolejne inwestycje w DPS się w Choroszczy i tak dalej. Właściwie te wszystkie rzeczy są już w trakcie realizacji. Myślę, że nie będziemy się nimi za bardzo chwalić przed, a jak zwykle w trakcie i podsumujemy sobie. Więc wydaje nam się, że pomoc rządowa też w tych wieloletnich planach, ten Fundusz Dróg Samorządowych i inne fundusze powinny być utrzymane. Mamy nadzieję, że będą utrzymane, bo przecież zrobiliśmy tak wiele przy pomocy rządowej i ta pomoc powinna na ścianę wschodnią trafić. Mamy nadzieję, apelujemy o to, samorządy o to apelują, aby te wszystkie formy pomocy zostały zachowane. Więc tutaj myślę, że pan starosta nie zmieni swego tempa. To jest, mówiliśmy o tym, jest pełen entuzjazmu, to mi się zawsze podobało i podoba. Myślę, że to będzie dalej taka intensywna, mocna praca. Panowie, życzę wam, żeby to była jak najbardziej udana kadencja, no i lepsza od poprzedniej to przede wszystkim. Gośćmi Radia Yard byli Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego, i Roman Czepe, wicestarosta powiatu białostockiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosto z powiatu białostockiego.